W imieniu pana Jezusa Chrystusa mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, że będę mógł znowu normalnie stanąć za kazalnicą. Na razie jest to dla mnie raczej niemożliwe, ale jakieś postępy robię i coś idzie do przodu w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Drodzy, chciałbym kontynuować temat, który związany jest z duchem świętym. Bo przecież jesteśmy zborem zielonoświątkowym. Sami doskonale wiemy, że gdyby nie Duch Święty, to nikogo by z nas tutaj nie było, bo On, On przez swoją miłość, przez swoje działanie przekonał nas o tym, że potrzebujemy zbawienia i potrzebujemy nawrócić się całym sercem do naszego Pana. A więc mówiłem dwa tygodnie temu, o ile dobrze pamiętam, mówiłem o tym, że powinniśmy przyjąć moc ducha świętego. Chciałbym przypomnieć nam drodzy, że w Bożym Słowie możemy wyraźnie zaobserwować taką zdrową, zdrową bo to jest biblijna kolejność, że Bóg wzywa każdego człowieka do opamiętania. Do żywej wiary, bo jeżeli jest opamiętanie, przychodzi wiara do serca. Człowiek zmienia myślenie odnośnie Boga, grzechu, świata i zwraca się całym sercem do Boga i doświadcza to, o czym mówi Boże Słowo doświadcza zrodzenia na nowo. A kiedy doświadczasz zrodzenia na nowo, kiedy masz świadomość, że Bóg przebaczył ci grzechy, to kolejną taką właściwą rzeczą jest, że na dowód tego dajesz się ochrzcić. To, co słowo Boże wyraźnie mówi, to, o czym mówił Jezus. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale dalej czytamy w Bożym Słowie, że taką tro wielką troską apostołów było, pierwszego kościoła, aby ci, którzy się opamiętali, ci, którzy dali się ochrzcić, aby przyjęli moc ducha świętego. I na podstawie dzieł apostolskich drugiego rozdziału dziejów apostolskich X rozdziału czy 8 wyraźnie widzimy, że ludzie, którzy nawrócili się, tam jest napisane odnośnie ludzi w Samarii, uwierzyli w Jezusa, zostawali ochrzczeni, ale nie przyjęli jeszcze mocy Ducha Świętego i Piotr i Jan przyszli specjalnie, aby się o nich modlić, nakładali na nich ręce, aby przyjęli moc Ducha Świętego. To samo było w Efezie, kiedy czytamy dzieje apostolskie XIX rozdział. I Duch Święty, drodzy, nazwany jest w Bożym Słowie, w dziejach apostolskich, jako darowizna. Darowizna, coś, co dane jest jakby w spadku przez Tego, który odszedł. Oto Chrystus oddał życie i przekazuje nam najlepsze rzeczy, najlepsze obdarowania. Tymoteusz zaczął od tego, że wszyscy lubimy dostawać prezenty. I Bóg ma dla nas najlepsze rzeczy. Tylko dziwną rzeczą jest tak, że nie zawsze wierzymy, ufamy, że Bóg ma to dla nas. W liście Jakuba czytamy bardzo wyraźnie w pierwszym rozdziale w wierszu 17, że wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały. I to słowo dar jest bardzo podobne do tego z dziejów apostolskich z drugiego rozdziału wstępuje z góry od Ojca światłości. A więc Bóg obdarowuje swój kościół, Bóg obdarowuje swoje dzieci najlepszymi rzeczami. I chyba nikt nie powinien się wzdragać i, i jakby bronić przed tym, co Bóg ma dla nas w Jezusie Chrystusie. Przeczytam taki, przeczytam fragment na początek z 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Od pierwszego wiersza. A co do darów duchowych? Tak to tu jest akurat przetłumaczone. Bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, że gdyście byli poganami do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w duchu Bożym nie powie: niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec Jezus jest panem chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich, a w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Oto apostoł Paweł w wyniku tego, że zbór w Koryncie, zwraca się do niego z pytaniami odnośnie darów ducha świętego. Myślę, że Kościół wierzący ludzie, nie powinniśmy być, tak jak tutaj jest napisane, nieświadomi, nierozumiejący rzecz, odnośnie rzeczy duchowych. Tak naprawdę apostoł Paweł pisze dokładnie tutaj tak. A co do rzeczy duchowych, nie używa słowa charyzmat tutaj w tym momencie, używa słowa greckiego pneumatikon, rzeczy duchowe, co do spraw, co do rzeczy duchowych, nie chcę. Abyście byli ludźmi, którzy nie mają świadomości, którzy nie wiedzą, jak rozumieć i jak poruszać się odnośnie rzeczy duchowych. Kiedy czytasz list do Efezjan, pierwszy rozdział, wiersz trzeci, tam jest napisane, że ci, którzy są w Chrystusie Jezusie, zostali obdarowani wszelkimi, nasze tłumaczenie mówi, wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Ale dosłownie tam jest opisane, zostaliśmy ubłogosławieni wszelkimi duchowymi rzeczami. Tam jest użyte to słowo pneumatiką. Wszelkimi duchowymi rzeczami. Oczywiście nie dzieje się wszystko w sposób automatyczny. Zostajemy zrodzeni z ducha, a później, jak już słyszeliśmy, jak nam mówi Boże Słowo, mamy zabiegać o te rzeczy, które są z ducha, które należą do Ducha Świętego. To jest w ogóle ciekawe, że w tym naszym chodzeniu z Bogiem wiele rzeczy nie dzieje się automatycznie. Wczoraj, czy wczoraj rano czytaliśmy z grażyną fragment Bożego Słowa i pamiętacie, Jezus mówi tak: Żniwo jest wielkie. Tak? Żniwo jest wielkie. Pracowników jest mało, a później Jezus mówi, módlcie się, proście, aby Bóg wysłał pracowników na swoje żniwo. Skoro żniwo jest wielkie i Pan o tym wie, to po co my jeszcze mamy o coś prosić? Skoro On wie, że brakuje pracowników, ale On wyraźnie mówi do kościoła, do nas, do Ciebie i do mnie, a wy proście Pana, aby wysłał robotników. Inaczej mówiąc, Jezus zaprasza. Kościół do współdziałania i do współpracy. Nie pójdą pracownicy, jeśli kościół nie będzie w tym względzie wołał i prosił, aby Bóg wypchnął robotników. Czy też to tak rozumiecie jak ja? Bo chyba taka, tak z tego to wynika: Jeżeli On mówi, jest mało, a wy proście. Dlatego jest napisane: O ileż bardziej Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy Go. Proszą. A więc są rzeczy, potencjalnie jest obdarowanie i błogosławieństwo dla kościoła, dla wierzących. I dar ducha, którym jest chrzest w duchu, zanurzenie w duchu i napełnienie duchem, nie jest dla ludzi z tego świata, ale jest dla bożych dzieci, dla tych, którzy z ducha już zostali zrodzeni, a więc są obmyci, oczyszczeni, usprawiedliwieni przez krew Jezusa Chrystusa. A więc niech oni proszą. Tak, jak mamy prosić o robotników, tak masz prosić o to, abyś Bóg wypełnił swoją obietnicę i dał Ci moc i pełnię ducha świętego dla twojego życia. A więc Paweł mówi tak do zboru w Koryncie: Zboru, jak czytasz ten, rozpoczynasz ten list czytać, pierwszy rozdział, wiersz siódmy, apostoł Paweł tam mówi: Ja wiem, że nie brak wam żadnego charyzmatu. I tam używa to słowo charyzmat darłaski. Ja wiem. Czyli inaczej mówiąc, zbór w Koryncie obfitował w te dziewięć, i myślę, więcej darów niż tutaj opisane są w tym liście do Koryntian. Nie brak wam żadnego daru łaski, żadnego charyzmatu. Chcę uczynić pewnego rodzaju rozróżnienie pomiędzy rzeczami duchowymi, a darami łaski. W moim w moim rozumieniu jest tak, że słowo pneumatikon rzeczy duchowe obejmuje dużo szerszy zakres i do tego zakresu rzeczy duchowych należą charyzmaty, dary łaski. W wierszu czwartym Paweł pisze tak, tego 12 rozdziału, a różne są charyzmaty. Różne są dary łaski. Tu jest taka bardzo ważna rzecz. Drodzy, kiedy czytasz ten 12 rozdział, 13 rozdział i 14 rozdział, niektórzy wpadli na pomysł i tłumaczą w tym 13 rozdziale, że teraz właściwie te dary są już niepotrzebne. Bo jak mówiłem ostatnio, niektórzy mówią: Skoro już mamy Pismo Święte, mamy ten Nowy Testament i Kościół rozpoznał, które księgi są kanoniczne i ten finał nastąpił w IV wieku, to dary już właściwie są niepotrzebne. I mówią, że właśnie ten trzynasty rozdział chodzi o tą miłość, o miłość Bożą. I, I to jest najważniejsze. I apostoł Paweł pisze tutaj tak: Lecz gdy nastanie doskonałość, to cząstkowe przeminie. Gdy bowiem. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy, jakby przez zwierciadło, niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Kiedy będę poznany? Czy poznam tak, jak jestem poznany? Tutaj, na tej ziemi? Za mojego życia? My wszyscy doskonale rozumiemy, że kiedy Paweł pisze, cząstkowa jest wiedza, cząstkowe jest prorokowanie, mówi, że dopóki jesteśmy w tym ciele, dopóki Jezus nie przyszedł i nas nie zabrał, to wszystko to jest cząstkowe. Ale kiedy przyjdzie doskonałość? Kiedy Chrystus przyjdzie, moje ciało dozna, zrealizuje się zbawienie na moim ciele i ty i ja będziemy mieli nowe ciała, dopełni się nasze zbawienie, Kiedy, wtedy już nie będzie potrzebna wiara, wtedy nie będzie potrzebna nadzieja, bo będziemy z Panem obcować. Miłość pozostanie, ta, która jest w nas rozlana przez Ducha Świętego, jak mówi Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale, w 5 wierszu. Tak więc ta doskonałość, to nie jest ten moment, kiedy został ustalony kanon ksiąg Nowego Testamentu. Ta doskonałość, Słowo Boże, wyraźnie mówi, to jest czas, kiedy Chrystus przyjdzie i będziemy z nim razem chwale. I to, co jest dzisiaj cząstkowe, już nie będzie miało miejsca, i ty i ja będziemy mieli doskonałe, ale dopóki jesteśmy w tym ciele. Dopóki jesteśmy w tym ciele, Kościół potrzebuje słowa i kościół potrzebuje darów Ducha Świętego. Czy możecie powiedzieć na to amen? Ja wierzę i Boże słowo nam mówi, że Chrystus, jak pisze list do Hebrajczyków 13:8 jest wczoraj, dziś na wieki ten sam. Więcej. Jeśli apostoł Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy mówi ten dar Ducha, ten chrzest i to napełnienie Duchem należy się dla was, dla waszych dzieci i dla wszystkich, którzy uwierzą w Chrystusa. A więc On otwiera te drzwi aż do końca trwania Kościoła na tej ziemi. A kiedy Jezus odchodzi, mówi tak, a takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli. Wcześniej mówi 15 i 16 wiersz, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. I dalej mówi, a takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli. Do czasu? Nie. On mówi, będą towarzyszyć. Jakie? W moim imieniu demony wyganiać będą. W moim imieniu y y y y y będą mówić innymi językami. Na chorych ludzi będą kłaść ręce i będą uzdrawiani. Choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. W węże brać będą i nic się im nie stanie. Znaki potwierdzające, tych, którzy uwierzyli w Chrystusa Jezusa. A więc nie powinniśmy zamykać, ograniczać czegoś, samego Bożego działania, skoro Bóg wyraźnie mówi, jak to będzie działać. Jestem przekonany, i Słowo Boże nam tutaj wyraźnie mówi: jeżeli mówisz, że kochasz, że miłość. I ja nie rozumiem ludzi, którzy nagle zrobili takie odcięcie 12 i 14 rozdziału, mówią tylko miłość. A dary już się nie liczą. Tylko że w samym pojęciu daru, charyzmat, haris oznacza łaskę, uprzejmość, niezasłużoną przychylność Boga względem nas. A więc ja ciągle potrzebuję łaski, przychylności, Bożego miłosierdzia nad swoim życiem. Więcej powiem. Jeżeli mamy miłość, to jest w nas pragnienie, aby budować ciało Jezusa Chrystusa, tak? Że chcemy Kościół budować, a Bóg daje do budowania Kościoła właśnie między innymi rzeczy duchowe, do których należą charyzmaty, dary łaski. Rozum Zgadzamy się z tym, czy nie? Że tak jak. Wszystko powinno wypływać z miłości. To z miłości właśnie do Boga, do Kościoła wypływa to, że ja zabiegam o te rzeczy, o których Pismo mówi, że służą ku zbudowaniu Kościoła. A jeżeli zabiegam o rzeczy, które służą ku zbudowaniu ciebie, twojego życia, to znaczy, że cię miłuję. To znaczy, że miłujemy się nawzajem. A więc. Ktoś, kto próbuje rozdzielić miłość od darów, dokonuje niesamowitego elementu gwałtu na Bożym Słowie i deprecjonuje coś, co wynika z miłości, łaski, błogosławieństwa, które Bóg wylewa na Kościół. Robi coś wbrew Bożemu Słowu. Czy wiecie? Czy policzyliście? Ja sobie zaznaczyłem wziąłem taki po prostu Nowy Testament. E w samym czternastym rozdziale, w samym czternastym rozdziale, kiedy mowa jest wyraźnie o darach Ducha Świętego siedem razy, jest użyte słowo ojko-domeo, budować", budować, budować. A więc człowiek Boży, <laughs> dziecko Boże, jeśli chcemy wypełnić polecenie, aby budować ciało Pana, Kościół Jezusa Chrystusa, to powinienem zabiegać, starać się, nie zamykać się, nie mówić to już nie teraz, nie ten czas, aby dary mogły się. Abym został napełniony duchem świętym i w wyniku tego dary ducha, aby mogły się manifestować. Posłuchajcie, choćby 12. Wiersz 14 rozdziału. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha. Ciekawe, Paweł, że tak powiem. Stwierdza, wy usilnie zabiegacie o dary ducha, i nie mówi, słuchajcie, nie róbcie tego. Nie, wy usilnie zabiegacie, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu. Drodzy, nie chcę dzisiaj może poszerzać tego, ale tutaj jest mowa tak: to prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu. Kto prorokuje, zbór buduje. Kto mówi językami, niech, niech by je wykładał, aby zbór był zbudowany. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. To ten przejaw to działanie Ducha Bożego, świętego w zgromadzeniu. Przecież Bóg jest Duchem i Bóg chce działać. Bóg chce działać w niesamowity sposób. I te dziewięć darów, które tutaj Paweł wymienił w tym liście, a później wymienił jeszcze inne, troszeczkę pod koniec tego dwunastego rozdziału, mówi tak, duch w różnoraki sposób się przejawia w żywym kościele. Paweł zaczyna od takiego stwierdzenia, gdy byliście poganami, mówi do Koryntian. Oni, tam bardzo dużo było nawróconych Pogan do Chrystusa, trochę Żydów, większość Pogan, mówi: Gdy byliście Poganami, prowadzono was do niemych bałwanów. Przychodziliście do waszej pogańskiej świątyni, składaliście wasze ofiary i wychodziliście. Ten Bożek nie przemawiał. Nic tam się nie działo. Ale mówi: Ale kiedy jesteśmy w żywym kościele? A Pismo Święte mówi kilkakrotnie, że Bóg, w którego wierzymy, jest żywym Bogiem. Amen. Jest żywym Bogiem, nie jest martwym Bożkiem. Przemawiającym Bogiem. Przemawiającym Bogiem tak, jak chce, kiedy chce. On wybiera sposób, żeby trafić do Twojego i do mojego serca. I używa do tego pisma. I wszystko, my wiemy, musi być sprawdzone z autorytetem i prawdą pisma. Ale też przemawia w ten ponadnaturalny, wyjątkowy sposób, poprzez dary ducha, przez proroctwo, przez języki, przez wykład języków. To jest ciekawe, ale te języki i proroctwa, o którym Paweł mówi, co ma służyć ku zbudowaniu, te języki, on mówi, są, one są dowodem na to, że Bóg jest. Proroctwa osądzają tych ludzi, którzy przychodzą do zgromadzenia i nie znają Boga. Ale kiedy ludzie słyszą języki, kiedy słyszą wykład, oni mówią, prawdziwie, Bóg jest tutaj. I języki są takim świadectwem ponadnaturalnego działania Boga. A więc jest, nie chcę też dzisiaj o tym mówić, jest taka forma przejawiania się i tego daru, daru języków. Taki najprostszy, najoczywszy to to, że one, jeśli modlę się na językach, Paweł mówi, módl się o to, abyś mógł wyjaśniać te języki. Przekazywać poselstwo. W każdym razie ci poganie, oni przychodzili do świątyni i nie słyszeli Boga. Kiedy ty i ja przychodzimy do zboru, słyszymy Pana przez zwiastowane słowo, kiedy się modlimy, kiedy ktoś się modli, kiedy uwielbiamy Boga, to Bóg przemawia do Ciebie, do mnie, do mojego ducha w różnoraki sposób. I także chce przemawiać przez manifestację Ducha Świętego. No ale ten Duch Święty, chociaż jest napisane, że On różnie się przejawia w zgromadzeniu, chce się przejawiać przez każdego, każdego członka, każdego, który należy do ciała Chrystusa, ale to znaczy, że Ty i ja muszę być otwarty, muszę być gotowy, muszę być człowiekiem, który chodzi i umie rozpoznać to działanie, czasami ten cichy szept Ducha Świętego, aby przekazać Słowo, czy może dokonać jakiegoś cudu czy uzdrowienia przez, przez nas. A więc kiedy my przychodzimy, kiedy Duch Święty działa, Paweł mówi: Słuchajcie, każdy, kto jest napełniony duchem ochrzczony i napełniony duchem, nigdy nie powinien, jak Jezus będzie przeklęty. Nigdy. Ale też nigdy nikt nie może tam zgłębić swojego ducha, bo wiecie, wargi mogą wiele rzeczy powiedzieć. Ale tam z głębi serca ducha tak naprawdę nie możesz wyznać Jezusa Panem, jak tylko przez Ducha Świętego, z Jego prowadzenia, z Jego namaszczenia, z Jego inspiracji. A więc jako wierzący ludzie, jako Boży Kościół, jako ci, którzy poznali Pana, Oto powinniśmy nie być nieświadomi i nie rozumieć kwestii darów ducha. Ale skoro Bogu na tym zależy. Drodzy, Paweł mówi, pokażę wam drogę doskonalszą, mówiąc o miłości. Bo <tryk> Paweł zdaje sobie sprawę, że wszelki przejaw posługiwania czy próba posługiwania darami ducha, charyzmatami, bez miłości jest jak cymbał brzmiący. Nie przynosi na pewno też nie przynosi pożytku temu, który posługuje tymi darami, bo wiecie, darami Ducha Świętego, one są dane nam z inspiracji z Bożej, z inspiracji Ducha Świętego. Kiedy Bóg obdarowuje kogoś, to też nawet kiedy nasza duchowa kondycja, tak jak dzisiaj brat Wojciech mówił, nie zawsze jest ok, ten dar będzie się przejawiał, ale. Musimy być tutaj tym bardziej ostrożni, aby usługując w ten sposób wrócić na tą drogę miłości do Boga, do siebie nawzajem. Tak więc chociaż miłość i, i tutaj ja mówię tak, ten dwunasty, trzynasty i czternasty rozdział pierwszego listu do Koryntian jest taką dobrą kanapką dla chrześcijan. Solidna, duchowa kanapka. W środku, jest to wysmarowane miłością, a dwunasty i czternasty to są dary, i to wszystko jest jedna kanapka, i ona smakuje wtedy, kiedy ją bierzesz w całości. Nie bierzesz i nie ściągasz góry i dołu i zostawiasz środek. Jest całą kanapkę i wtedy to ma sens. Tak samo jest z darami łaski. Oto Pan chce się przejawiać, Duch Święty. To jest wyraźnie powiedziane, a Duch różnie przejawia się w zgromadzeniu. Drodzy. Apostoł Paweł dwukrotnie, na koniec 12 rozdziału i na początku 14 wzywa odrodzonych, ochrzczonych w wodzie chrześcijan do tego, aby przyjęli moc ducha, ale też pisze do tych, którzy przyjęli moc ducha tak, w wierszu 31. Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski. Starajcie się usilnie, czyli niech to nie będzie nam obojętne. Kiedy kończy rozdział o miłości, czternasty rozdział, kiedy wyjaśnia kwestię darów, posługiwania charyzmatami, mówi w wierszu, w wierszu pierwszym, dążcie do miłości. Starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Starajcie się usilnie. Czyli apostoł Paweł nie zabrania, nie wstrzymuje, wręcz odwrotnie, mówi: zróbcie wszystko, abyście mogli posługiwać darami. Dlaczego to jest tak ważne? Z jednego powodu: aby Kościół mógł być budowany według tego wymiaru Bożego, zamysłu Bożego, a nie naszego ludzkiego. Aby to, co jest z ducha nadprzyrodzone, co pochodzi od Boga, inspirowane w różnych sytuacjach, dotykało kościół, dotykało potrzeb, dotykało sytuacji, aby ludzie mogli zobaczyć wierzący i niewierzący, żywy Bóg, przemawiający Bóg, nie niemy Bożek, ale żywy Bóg jest obecny w kościele Jezusa Chrystusa. Tak więc tu jest też taka ciekawa dla nas wskazówka odnośnie trójjedności Boga. Ciekawe, że Ojciec nie jest wymieniony na pierwszym miejscu. Paweł zaczyna od tego, że są różne charyzmaty, lecz duch ten sam. Różne są diakonie, posługi w kościele, ale Pan ten sam, mówiąc o Chrystusie. I różne są energemata, czyli dzieła mocy i ten sam Ojciec. Czyli w kwestię nadprzyrodzonego, duchowego obdarowania jest zaangażowany Ojciec, Syn i Duch Święty. I Bóg działa w niesamowity i chce działać w niesamowity sposób. Za, dzisiaj zatytułowałem to, ja tylko może dzisiaj będę w stanie rozpocząć. Yy, ten, ten, t, chcę to przypomnieć nam, żebyśmy o tym zaczęli myśleć, o to się modlić, o to zabiegać, abyśmy nie odchodzili sprzed. Tronu Bożego, nie otrzymując błogosławieństwa. Ja wiem, że ja sam to, to jest moją tęsknotą i moim pragnieniem, bo Bóg się nie zmienił. Pan jest ten sam, żniwo jest ogromne i nie jesteśmy w stanie naszymi własnymi siłami cokolwiek zrobić, dlatego potrzebuję przyjąć moc Ducha Świętego, ale też, żeby Kościół był błogosławiony jeszcze bardziej budowany, potrzebujemy, aby manifestowały się dary. Zatytułowałem to: Pozwól działać Duchowi Świętemu. Pozwólmy działać Duchowi Świętemu w ten Boży sposób, aby Duch Święty nie był ani gaszony, ani zasmucany poprzez zgromadzenie, poprzez moje osobiste życie, ale abym pozwolił działać Duchowi Świętemu. Apostoł, Słowo Boże nam mówi: wszystko niech się dzieje u Was w miłości. Wszystko niech się dzieje u Was. W miłości, drodzy. To znaczy, że ty i ja musimy odsunąć na bok to wszystko, co nie jest związane z miłością. 14 bodajże tygodni poświęciliśmy w czwartki czas, aby rozmawiać, mówić na temat: budujcie jedni drugich. Ci, którzy byli w czwartki, wiedzą, o czym przynajmniej mówię. Przynajmniej hasłowo wiedzą, o czym mówię. Budujcie jedni drugich. I mówiliśmy o tym, jak wiele różnych aspektów jest ujętych w tym kontekście tego wyrażenia: budujcie. Chodzi o coś świadomego, nieopartego, abyśmy sobie nie pozwolili działać w oparciu o jakieś nasze emocje. Szanujcie, miłujcie, ulegajcie. Pozdrawiajcie, jedni drugich. Tak wiele rzeczy, o tak wielu rzeczach mówiliśmy. I nie po to, żebyśmy mieli pełną głowę jakichś wiadomości, ale Bóg chce przez to nakłonić nas do zmiany naszego, sposobu, chrześcijańskiego sposobu życia. Albo inaczej chce, żebyśmy właśnie zaczęli prowadzić ten chrześcijański sposób życia na tym Bożym poziomie, a nie naszym ludzkim. Jednym z tych poleceń jest miłujcie jedni drugich. A jeśli miłujcie jedni drugich, to tam bardzo silnie łączy się to słowo znoście jedni drugich w miłości. I kiedy mówiliśmy o tym znoszeniu jedni drugich, mówiliśmy jak bardzo ważna jest i tak mówili do Kolosan i do Efezjan, czwarty rozdział, wiersz drugi i trzeci, mamy znosić siebie w miłości okazując cierpliwość względem siebie łagodność względem siebie mamy być gotowi do przebaczenia jeśli trzeba z kimś porozmawiać porozmawiajmy w miłości powiedz dlaczego tak postępujesz że ranisz mnie ale nacisk położony jest abyśmy dążyli do miłości paweł tu wyraźnie mówi jeśli chcesz posługiwać darami dąż do miłości i staraj się o dary duchowe. Dąż do miłości. To słowo dążyć, w tym kontekście znoszenia, więc okazywania cierpliwości, przebaczenia wzajemnego, jest dążeniem do jedności. Aby zachować jedność. Wiecie, tam, gdzie nie ma prawdziwej miłości, tam język za dużo mówi, tam są. Mówimy niewłaściwe rzeczy jedni o drugich. To nie jest miłość. Nie o to, masz coś, porozmawiajmy. Ja lubię i jak pytam czasami, wiecie, bo niesamowicie ważna jest otwartość i szczerość do siebie. Ja mogę rozumieć, że ja cię mogę o coś prosić, ale ty akurat nie masz czasu. Jesteś czymś innym zajętym, ty masz prawo powiedzieć, pastorze, wybacz, ale nie. Albo wiesz, ja akurat teraz nie, albo tego bym tak nie widział. Masz prawo, ja nie mam prawa się obrazić. Ja mogę uszanować i powinienem uszanować twoje stanowisko. Okej, okay. tak uważasz, akurat nie masz czasu, ja to doskonale rozumiem. Wiecie, lubię taką otwartość i szczerość, bo tutaj nie tworzą się żadne kwasy. Ale ty też musisz mieć gwarancję. I musimy dawać sobie przestrzeń i gwarancję, że nie zawsze ktoś zrobi tak, jak ja będę chciał. Oczywiście, jeżeli poruszamy się w rzeczach, na które mamy wpływ, albo nie chodzi mi o to, że gdzieś tam nie, nie okazujemy właściwej uległości i tak dalej. Czasami po prostu trzeba być uległym, podporządkowanym, ale lubię to, kiedy mogę rozmawiać i ktoś mówi, nie dam rady. Ja mówię, okej. Okay. Ja się nie gniewam, On się nie gniewa, wszystko wiemy, ja szukam innych możliwości, to jest dobre. Wiecie, dążcie do miłości, nie noście kwasu, nie noście urazy. Jeśli trzeba, przebacz. Jeśli trzeba, rozmawiaj. Dlaczego to chcemy? Bo chcemy pozwolić Duchowi Świętemu, aby działał w nas i przez nas. Bo jak Duch Święty będzie działał przez kogoś, kto jest sfrustrowany, zagniewany, nie, chodzi z nieprzebaczeniem i z urazą? Jak myślisz, że Duch Święty będzie cię używał? A jeszcze, że sami lubuje, lubimy to przykryć takimi pseudo, nazywam to niby duchowymi, ale Bóg mówi, załatw pierwsze pewne rzeczy, a później twoja modlitwa, chwała, uwielbienie będzie miłe, ale pierwszy załatw. Bóg dobrze nam radzi. Bo wie, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nic innego jak diabeł wsadza swój nos i swoje macki, i próbuje w ten sposób wpływać na nasze życie. I, i zaczyna to iść w niedobrym kierunku. Jeśli mam pozwolić działać Duchowi Świętemu w moim życiu, a pragnę tego, co Bóg pragnie dla mnie i dla Kościoła, chcę być pełen Ducha i chcę posługiwać darami Ducha. Będę o nie prosił, będę o nie zabiegał, będę wołał, Boże, chcę być namaszczony Duchem. To znaczy, mam miłować Boga, a jeśli Boga, to znaczy, mam miłować Kościół. Ja sam nie jestem doskonały. Ja myślałem, że Wy wszyscy myślicie, że jestem doskonały. Ja sam nie jestem. Nikt z nas nie jest doskonały. Upadamy wielu, potykamy się, ale Bóg swojej łaskawości ciągle w cierpliwości nas niesie, oczyszcza i prowadzi. Oczywiście oczyszcza, kiedy my tego chcemy, kiedy my się poddajemy pod Jego napomnienie, kiedy pozwolimy, żeby on przez kogoś czy przez słowo. Otworzył nam oczy, że coś jest nie tak z nami, coś jest jak to dzisiaj młodzież mówi, nie halo. Prawda? Po co to wszystko? Bo jesteśmy kościołem, ciałem, członkami jedni drugich. Jeśli coś mnie dręczy, że tak powiem, sprawia, że, że nie czuję się dobrze, to skoro jesteśmy ciałem, to i to. To ma wpływ na nas wszystkich, większy, mniejszy, ale ma, bo jesteśmy ciałem. Widzicie, ja mam problem, gdyby nie ta lewa noga, mógłbym normalnie chodzić, ale ona mi ciągle sprawia problem. Gdzieś tam te nerwy, te mięśnie mnie tam spinają i, no i nie mogę. Czasami mogę zrobić więcej kroków, więc no pastor chyba udaje, bo tak chodzi sobie, o tak. Jedna osoba oglądając, kochana moja osoba mówi, no a tak jak siedziałeś, jak stałeś tak by nic nie było. No tak, nic nie było. Przez te parę kroków by nic nie było. Miłość. Na tym polega miłość, że przestrzega się Jego przykazań. Na tym polega miłość, że się oddaje życie jeden za drugiego. Jezus, apostoł Jan mówi, Chrystus oddał za nas życie, dlatego, że nas kocha. Ja jak pomyślę o sobie, że On za, o, za mnie oddał życie, gdy ja w ogóle o nim nie myślałem, nie, w ogóle się nim nie przejmowałem, w ogóle go nie czciłem, a On za mnie, za ciebie oddał życie. A my nie potrafimy coś znieść, przebaczyć, zmienić, naprawić w swoim życiu. Ale jeśli chcę, żeby Duch Święty działał, żeby moc Boża się objawiała, żeby chwała Boża wypełniała Kościół, to Fundamentem jest to, co jest w środku tej kanapki, trzynasty rozdział, miłuj, kochaj, bo miłość jest cierpliwa, jest dobrotliwa, jest uprzejma, nie wynosi się, nie jest dumna, nie jest zarozumiała i tak dalej. To prowadzi nas do drugiego bardzo ważnej kwestii, do jedności, bo jeśli masz znosić Mamy w ten Boży sposób znosić, to mamy miłować, mamy być cierpliwi, mamy przebaczać i mamy robić wszystko, aby diabeł nie podzielił, nie sprawił, że będziemy z ogromnym dystansem jedni do drugich. Na zewnątrz będziemy się uśmiechać, ale w sercu nie. A Bóg i tak widzi wszystko. A jeśli chcę, żeby Duch Święty działał, aby Bóg błogosławił mnie, Bóg błogosławił Kościół. A więc powinniśmy, Paweł pisze, mówi: jesteście jednym ciałem. Dwunasty rozdział cały prawie poświęcił gro tego rozdziału. Jesteście połączeni z sobą, należycie jeden do drugiego. Jesteście połączeni przez i w Chrystusie, Jezusie, napojeni jednym duchem. I nie pozwólcie. Żeby przeciwnik was oszukał. I powiem tak, jak mówiłem tydzień temu. Oczywiście, że możemy różnie działać. Słuchajcie, dzisiaj słuchamy tego, i tak możemy wstać i dalej robić po swojemu. Kiedyś przyjdzie czas rozliczenia. Ale Bóg wzywa nas, abyśmy uchwycili to, co jest istotą. To, o czym nam objawia w swoim słowie. A więc stań do dobrego boju, duchowego boju. Rozpraw się sam w sobie z rzeczami, które wiesz, o których Bóg, Słowo Boże, wyraźnie Ci mówi, że nie podobają się Bogu. Nie obwinaj innych. Rozpraw się z tym. Po co, aby Duch Boży mógł napełnić? Aby Duch Święty mógł działać, aby to naczynie, którym Ty jesteś i ja jestem, aby mogło być do celów zaszczytnych, chlubnych, aby najlepsze rzeczy z nieba, te rzeczy duchowe były Twoim i moim udziałem. Jedność. Wiecie, że ten pierwszy kościół, ten zbór w Koryncie miał ogromne problemy w pewnym momencie, chociaż te charyzmaty się tam manifestowały, pokłócili się, po, podzielili się na grupki Dzięki Bogu, że ten zbór się nie rozleciał. Tam były partie Apolosa, partie Pawła, pa partia yy, yy, Piotra, prawda? I Paweł wzywa ich. To nigdy nie powinno się zdarzyć. Zachowajcie jedność. List Efezja mówi: zachowajcie jedność. Bądź jednego serca, jednej myśli. Popatrzcie. Dzisiaj rano tak zerknąłem do Psalmu 133. W tym kontekście pozwól działać Duchowi Świętemu. Zaczynamy od miłości. Jeśli proszę o napełnienie duchem, jeśli proszę, będą napełnione odary ducha, pamiętaj, miłuj Pana, miłuj Kościół, miłuj tych, do których zostałeś przyłączony. Nie pozwól diabłu, żeby Ciebie w jakikolwiek sposób Zaczął oddzielać od innych. W umyśle, w myśleniu, a później w działaniu, i tak dalej. Ale w tym Psalmie w Efezjan, cz czwarty rozdział, wiersz drugi, trzeci, mówi: zachowajcie jedność, czyli starajcie się usilnie o zachowanie jedności. Psalm 133, tak próbuję do niego dotrzeć, nawet sobie zaznaczyłem. Psalm 133, dobrze go pamiętacie, ale posłuchajcie jeszcze raz. Pieśń pielgrzymek Dawidowa, o jak dobrze i miło, gdy bracia, siostry w zgodzie mieszkają. Posłuchajcie, gdy mieszkamy w zgodzie, gdy jest zgoda, jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę. Na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan syła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Kiedy jest zgoda, kiedy jest jedność, dokonują się trzy rzeczy. Jest to, staje się jak ten olejek namaszczenia od Boga, który spływa na cały kościół, na całe zgromadzenie. Jak olej na głowę arcykapłana Aarona. Jest to jak rosa, która odświeża przyrodę. Tak jest to rosa w kościele odświeżająca, dająca życie. Jest to coś, co sprawia, że Pan z radością syła swoje błogosławieństwo. Potrzebujemy tego. Chcę pozwolić Duchowi Świętemu działać w moim zbożu. Chcę pozwolić Duchowi Świętemu działać w moim osobistym życiu. O, żeby usługiwać z Boże, żeby pozwolić Duchowi, Duchowi Świętemu działać z Boże, muszę mu pozwolić działać w moim własnym życiu. On jest, staje się moim kierownikiem. W się do Rzymian 8:14, ile dobrze pamiętam, ci, których Duch Boży prowadzi, są synami Bożymi. A więc muszę być gotowy, musi mi zależeć. Skoro chcę, uznałem Jezusa Panem, to znaczy, że uznałem, że jest, że Duch Święty, że jestem gotów, aby Duch Święty mógł się mną posługiwać. Niezgoda, jakiekolwiek złe mówienie jeden o drugim, to wszystko zasmuca Ducha Świętego. I nie możemy oczekiwać, robiąc to, nie możemy oczekiwać, że Pan będzie zsyłał błogosławieństwo. Że coś będzie dobrego się z tego działo, bo z tego nic dobrego się nie będzie działo, to nie są właściwe duchowe postawy, ale bardzo cielesne, z którymi duch Boży, przeciw którym jest duch święty, naszą Twoją, moją odpowiedzialnością jest, aby miłość Boża, moje dążenie do zachowania jedności, pilnowania jedności i z Panem, i z Kościołem, i z sobą nawzajem. I powiem ostatnią rzecz, będę kończył. Resztę będę dokończał. Wrażliwość. Wrażliwość i otwartość na ducha świętego. Jesteśmy naczyniami, narzędziami, którymi chce się posłużyć duch Boży, duch święty. W każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Mówi Paweł w 12 rozdziale listu do Koryntan w wierszu 7. Tam jest to słowo fanero. Unosi się, przejawia, manifestuje się różnie Duch Święty. Wszystko, kiedy już wymienia te dziewięć darów, wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu, jak On chce. A więc ja mam być otwarty, ja mam być przygotowany i pozwolić, aby Duch Święty, tak jak On chce mnie używał. Czasami Ludzie stawiają takie Bogu, mówią: Boże, chcę ten dar, albo ten dar. Ja nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy się modlili konkretnie o jakiś dar. Nie mam nic. Ale muszę być otwarty, powiedzieć: Ale nie to, co ja chcę. Panie, ale to, co Ty chcesz. To, co Ty chcesz. Paweł mówi tak: Kto mówi językami, niech modli się o ich wykład. Chcę, żebyście wszyscy prorokowali. Oczywiście, że w tym wszystkim zaleca pewien porządek, bo gdybyśmy wszyscy wstali i nawet nie mówili językami, tylko prorokowali wszyscy naraz, to nikt by z tego i tak nic nie wiedział, nie? Dlatego on to mówi: niech mówią po kolei, niech to ma sens, niech to jest zrozumiałe, ale to nie jest dzisiaj przedmiotem mojego, mojego rozważania wrażliwość. Moją odpowiedzialnością jest mieć otwarte serce, pragnące serce być tak przed Bogiem w tym właściwym miejscu, tak aby Duch Święty mógł ciebie i mnie używać. Ta wrażliwość i otwartość na działanie Ducha Świętego, co później prowadzi nas do umiejętności rozpoznania, że on to mówi, a nie nasze własne emocje czy żądności czy pragnienia, ale Duch Święty mówi. Chcę zakończyć takim świadectwem pastora Jongi Cho, który opisuje wielokrotnie modlono się za młodego człowieka, który tak nieszczęśliwie upadł, że wylądował na wózku inwalidzkim. Wielokrotnie się o niego w zborze modlono i nic się nie działo. I mówi, kiedy miał takie spotkanie z liderami zboru i siedział za stołem i nagle Duch Święty mu mówi, to jest ciekawe, Duch Święty mu mówi, Doświadczacie tego, że wiesz wyraźnie, Bóg mówi, Duch Święty tam głęboko w twoim sercu. To jest takie wyraźne, takie jasne i wiesz. I on tak wyraźnie czuje, teraz masz wstać, zostawić ich wszystkich i iść do tego domu i ogłosić uzdrowienie dla tego chłopaka. On wiedział, już wiele razy się o niego modlono. Teraz pomyślisz znowu, znowu Pomyślą, co ja wymyślam tutaj, że ja nagle zostawiam całe to spotkanie i idę gdzieś, wychodzę, ale nauczył się jednego: posłuszeństwa. Umiał rozpoznać, był otwarty i umiał rozpoznać, był posłuszny, I wstał, nie mówiąc nikomu, i poszedł tam do tego domu. Jak opisuje, to mówi: wszedł do domu. Wszedł do tego miejsca, gdzie ten chłopak był i powiedział: Jezus Chrystus ciebie uzdrawia. W Jego imieniu powstań i chodź. No, a on siedzi dalej. A on musi wracać, bo tam jest spotkanie. I ogłosił to, co Bóg, co Duch Święty mu wyraźnie powiedział. Ale nie miał dużo czasu. Stał i wrócił z powrotem na to spotkanie. Wyobrażacie sobie, on wyszedł z domu, a ten chłopak wstał. I zaczął chodzić. I zaczął biegać. I wybiegł przed budynek, tam gdzie mieszkał. A tam było dużo sąsiadów, buddystów. I oni wiedzieli, że On nie może chodzić, że On jest na wózku, że to jest niemożliwe. A on biega i mówi: Jezus Chrystus mnie uzdrowił. Jestem zdrowy. Wielu z tych sąsiadów to był początek, że uwierzyło w Jezusa jako Pana i Zbawiciela. A Jągi Czoł przed na spotkanie. I wiecie, Dzieje się to, co zawsze się dzieje. Przychodzi przeciwnik. i Mówi, znowu się wygłupiłeś. Zrobiłeś coś po swojemu. Czy rzeczywiście Duch Święty tak mówił? Wiecie, był, jego umysł był pełen, że ona mówi, gdzie ty byłeś? No tam i tam. Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Ty się ośmieszyłeś. Całą noc nie mógł spać. Tam ci się radowali, a on cierpiał. Dopiero rano zadzwonili pastorze, kiedy wyszedłeś, nasz syn zaczął chodzić. Pozwólmy działać Duchowi Świętemu. Ja nie mówię, że to jest łatwe. Znaczy łatwe. Jest łatwe, kiedy On działa. Kiedy chodzimy w społeczności. Wiecie, to, to jest czasami tak proste. On chce działać. Wierzycie, że Duch Boży chce działać więcej i więcej? W Twoim i w moim życiu, w naszym zboże i przez nasz zbór. Tak jak mamy prosić, aby Bóg wypchnął robotników na żniwo. Ktoś powie: Po co prosić? Bóg wie, że brakuje. Tak mamy prosić i zabiegać o miłość i o dary Ducha Świętego, o jedno i o drugie. Nie weźmiemy nożyczek i nie odetniemy 12 i 14 rozdziału, bo ktoś powie: Te czasy minęły. Absolutnie nie minęły, bo Jezus Chrystus. Jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą do końca wieków, aż on nie przyjdzie. Jemu niech będzie chwała. Powstańmy, drodzy, aby się modlić. Czy mogę prosić Was, jeżeli, jeżeli Bóg mówi do ciebie, czy mogę prosić o kilka modlitw, ale szczerych modlitw? Nie dlatego, że ja Was proszę. Czy jesteś gotów powiedzieć, Boże, Duchu Święty, przyjdź i napełnij moje życie. Boże, daj mi łaskę, daj mi to pragnienie. Wiecie, bo ja wierzę, że to też rodzi Duch Święty, to pragnienie, Bóg daje chcenie i wykonanie, tą tęsknotę, Boże, jeśli zostałeś napełniony Duchem Świętym, prośmy, Panie, chcę być używany w Twoich darach, nie tylko teraz, ale w naszych domach, w naszych komorach. Chcę być używany. Pomóż mi, panie. A jeżeli nie przeżyłeś tu w Duchu Świętym, módl się, Boże, chcę to zrozumieć, chcę być pełen Twojej mocy. Czy Kościół może się tak modlić? Czy możemy tak wołać do Boga, nie w myślach, ale wołać? Jezus mówi: Proście, prościa będzie Wam dane. Kołaczcie otworzą Wam, szukajcie, a znajdziecie. Panie, tak dziękujemy Ci za łaskę. Dziękujemy Ci, że nas obdarowałeś w Chrystusie wszelkimi duchowymi rzeczami. I dziękujemy Ci, że Ty masz dary łaski, charyzmaty dla swojego Kościoła, dla swoich dzieci. Dziękujemy Ci, że chcesz napełnić swój Kościół swoją obecnością, obecnością Ducha Świętego, który przyjdzie i będzie w nas i przez nas uwielbiał Jezusa Chrystusa, wywyższał Chrystusa, będzie pokazywał i objawiał moc zmartwychwstałego Chrystusa. Przez ciało swoje, Panie, działaj w naszym życiu, działaj w Moim życiu, działaj w naszym zborze. Daj abyśmy pozwolili Tobie działać, Duchu Święty, w głębi naszych serc. Panie, abyśmy szukali i zabiegali o rzeczy duchowe, o charyzmaty, o dary łaski. Tak jak mówi Twoje Słowo. Amen.